Mecz 27. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy pomiędzy Legią a Jagiellonią Białystok. Na początek strzał Josue, z którym radzi sobie Alomerowicz. Teraz Pekhart sam przed bramką, poprzeczka, a potem piłkę z linii bramkowej wybija Mateusz Skrzypczak. Dwie zmarnowane szanse przez czeskiego napastnika Legii. Znowu Josue, tym razem do Marka Guala. Świetnie zrobił to Gual! 1-0 dla Legii! Szósty gol w tym sezonie byłego zawodnika Jagiellonii Białystok i warszawianie prowadzą u siebie 1-0. Ponad 27 tysięcy widzów na tym meczu, ale w drugiej połowie to Jagiellonia ma swoją szansę. Dominik Marczuk do Jesusa Imaza! Ależ wypatrzył Imaza Marczuk! I mamy remis! Teraz wybuch radości w sektorze gości. Imaz z siódmą bramką przeciwko Legii